Zebrały się przy rzeźni miejskiej towarzystwa ze sztandarami, na szosie warszawskiej wojskowe, na ulicy Halera cywilne, okalając z dwóch stron park miejski, świeżo założony staraniem burmistrza Łukowskiego. Rozpoczął uroczystości pan burmistrz przemówieniem, oddając park opiece obywatelstwa. Tu na tym miejscu pierwszy odbywał ćwiczenia pierwszy baon wielkopolski pod komendą swego ukochanego komendanta, drucha hrabiego Gorzeńskiego. Dlatego uważały kooperacje miejskie za słuszne nadać temu miejscu nazwę Parku Hrabiego Gorzeńskiego, aby okazać wdzięczność panu komendantowi za wielkie jego zasługi około wskrzeszenia Polski. Po 96 latach stoimy w tym samym miejscu. Dziś, otwierając ten park po gruntownej przebudowie jako miejsce pamięci o udziale Jarociniaków w powstaniu wielkopolskim, chcemy wypełniać testament majora hrabiego Zbigniewa Ostroru-Gorzyńskiego i kontynuować jego dzieło. W tym historycznym miejscu historia przenika się z przyrodą. Chcemy bowiem, aby ten park był przestrzenią do prowadzenia edukacji przyrodniczej, historycznej, ale i estetycznej. Stąd ta duża bioróżnorodność nasadzonej roślinności, stąd tablice informacyjne, stąd te elementy z opisami historycznymi i tablice przypominające miejsce i daty powstańczych bitew, w których uczestniczyli Jarociniacy. Stąd te rzeźby przedstawiające konkretnych powstańców, stąd ta zachwycająca wielu nowoczesna mała architektura. Wstańcie do apelu! Wam! Wam!